Witamy w kolejnym odcinku z Gruzji. Najpierw zaglądamy do miasta miłości. To malownicze miasteczko jest częstym świadkiem ślubów, zaręczyn i innych imprez okolicznościowych. Natomiast turystów przyciąga tu osobliwa atrakcja. Często atrakcje turystyczne w Gruzji w ogóle nie są oznakowane, więc chodzisz jak ta błędna owca, tak jak tutaj, wchodzisz w jakąś uliczkę i sobie myślisz, nie, to niemożliwe, ale już żeśmy obeszli wszystkie uliczki, a widzieliśmy ludzi, jak chodzą po tym murze. No i to jest ta uliczka, ale kto mógł wiedzieć? Przepraszam, jest tabliczka. W życiu byśmy nie widzieli tej tabliczki. Jak żeśmy szli, to nie widzieliśmy, bo to, co widzisz, to jest góra śmieci. I w żadnym wypadku, no, ciężko zauważyć, gdzie tak naprawdę ta tabliczka. Przepraszam. Powodzenie, jak ktoś to dostrzeże. Normalnie można wkręcić znajomych i powiedzieć, że jesteśmy na murze chińskim. To taka miniatura tego chińskiego, prawdziwego, wielkiego muru. Tutaj jest w takiej skali mini, ale wrażenia pewnie nie mniej imponujące. Tak, my pijemy herbatkę z cytryną. Pani nam przyniesie cytrynkę. Tutaj jest przepiękny, przepiękny widok. Ja nie wiem, czy to dobrze widać, ale tam, o, takie te kłęby, to są chmury, które są zawieszone w połowie gór. A więc po prostu naprawdę pięknie, pięknie. Wszystko pięknie, ale jak dla mnie trochę zbyt hałaśliwie. Dużo samochodów i tych takich kładów, to robi bardzo dużo hałasu. Fajnie by było, jakby wyłączyli to z ruchu i byłby deptak. Jeszcze dwa słowa o drodze tutaj. Generalnie jest asfalt. I jedziesz cały czas płaskim, płaskim taką doliną i nagle ryb, ryb, ryb. Zakręty takie, że ja myślałam, że wyjonę ducha na tych dwóch pierwszych serpentynach. Potem nie było wcale lepiej. Jakoś żeśmy wjechali, więc w bardzo krótkim czasie, na krótkiej przestrzeni wjeżdżasz bardzo wysoko. No i wiecie, no, panowie to lubią, no, tak sobie balansować między tym, ile gazu dodać, żeby wjechać i ile gazu odjąć, żeby się nie przewrócić. No, nie przewróciliśmy się,
A przypuszczam, że w dół będzie niewiele prościej, bo wtedy znowu jest problem z wyhamowaniem auta. No ale jakoś damy radę. Później wpadliśmy na pomysł, żeby pojechać w jakieś nieturystyczne miejsce i wybraliśmy się nad małe, znane jezioro. Droga początkowo nie była trudna, ale potem zmieniła się w jedną z najtrudniejszych dróg, jaką kiedykolwiek pokonaliśmy. I nie ma żadnych kamperów, and shit. Gdy dojechaliśmy na miejsce, przywitały nas chmury i naprawdę zimny wiatr. Woda w jeziorze była lodowata, zacisnęliśmy zęby i zanurzyliśmy się na chwilę. Dostaliśmy rybki. Przyszedł pan specjalnie tutaj do nas na górę, żeby dać nam trochę rybek, które dzisiaj złowił. Droga z powrotem wcale nie była łatwiejsza. Nawigacja ciągle próbowała poprowadzić nas drogą przez góry, która nie wyglądała na przejezdną. W końcu zawróciliśmy i pojechaliśmy z powrotem tą drogą, którą tu przyjechaliśmy. Daleko jednak nie zajechaliśmy. Gruzińskie drogi dobiły naszego Złomka, tak więc wczoraj się rozkraczył w samym środku wsi i tutaj zostaliśmy na noc, a dzisiaj czekamy na lawetę i to okazało się nie takie proste znalezienie tej lawety, ale miejscowi faktycznie potwierdzam, Gruzini są fantastyczni,
bo wczoraj, no cichutko kochanie, wczoraj zaprosili nas do siebie, tam do domku, a kawałek wyżej była uczta, oczywiście bez czaczy się nie obeszło, tak więc wczoraj była pogawędka, gościna i wszystko, dostaliśmy pełno jabłek i winogrona, nie wiem kiedy my to zjemy. No i dzisiaj panowie Gruzini dzwonili, szukali kogoś, kto będzie mógł... Cichutko! Mella! No co jest? Też chcesz być w telewizji? Ona też chce być w telewizji. No pokaż się. No. No co tam jest? No czemu ona piszczy? No czemu piszczy? No bo ona też chce być w telewizji. No więc teraz pojechali do miasta i może jakąś lawetę przywiozą. Mamy nadzieję. Zobacz co dostałam. Pan wyciągnął prosto z ula miód. Prosto z ula przy mnie. I gruchy. Charos, prosiliśmy, żeby ściągnęli dużą lawetę, a przyjechała taka, że złomek był od niej większy i cięższy. Trochę się załamałem, ale właściciel lawety uważał, że da radę. Na szczęście Toyota to samochód, który nawet jak się zepsuje, pcha do przodu. Dlatego mogłem sam wjechać na lawetę. Niestety potwierdziły się moje najgorsze oczekiwania. Urwany wał. Co gorsze, nie mieli takiego na magazynie, a realizacja zamówienia trwa od 3 do 4 tygodni. Co jeszcze? Nic. Jedziemy już wszystko? Tak. Ja mam. Kurczę, no to miesiąc mieszkamy w TBC. Cieszysz się? Tak, już mówiłem mu, że trzeba chatę kupić.
Jeśli jeszcze tu jesteście, to Śnieżka będzie dumna. Dajcie łapkę w górę, niech się baba cieszy. Komodi. Tam surat se mi je vse hlezgo gojda. Vati, grava ha, džigaru. O, mi da li gna hulotko mogu na trečali. Ga upuči da tmanka na iha, uleš. Ha, polone, polone, da? Tak. Polša. 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 Polone ci ne merijet.